Spróbujmy dzisiaj przenieść się do takich prekolumbijskich obszarów Meksyku, do miejscowości położonej na półwyspie Yucatán w południowo-wschodniej części Meksyku, do miasta Chichen Itza, które zostało założone przez Majów, grupę Indian zamieszkujących Amerykę Środkową. Tam są dosyć oryginalne zabytki kulturowe z zakresu badań nad kulturą Majów i Tolteków. I z tego też powodu w 1988 roku miasto to zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Samo miasto zostało założone między IV a VI wiekiem, a jego taki najintensywniejszy, moi drodzy, rozkwit nastąpił między X a XI wiekiem, bo z tego okresu najwięcej jest w sumie budowli, czy zabytków, czy pozostałości. Od XIII wieku można zauważyć w tym prekolumbijskim mieście jakiś swoistego rodzaju upadek. W XX wieku naukowcy podjęli zaawansowane prace archeologiczne na terenie Chichen Itza i w 1924 roku rozpoczęto prowadzenie pierwszych wykopalisk, które pozwoliły w zasadzie odsłonić niedostępne do tej pory zabudowania, ruiny. Nazwa samego miasta Chichen Itza w dosłownym tłumaczeniu oznacza źródła ludzi, ludu Itza, i wiąże się z dwoma zbiornikami ulokowanymi na terenie miasta, które były używane przez Majów do celów sakralnych. W tych zbiornikach od IV wieku składano różnorakie ofiary rytualne. Chichen Itza zostało wybudowane w okresie rozwoju architektury i sztuki uznawanym za klasyczny dla dorobku Majów. Ten przykład klasycznej architektury Majów to przede wszystkim zlokalizowane w Chichen Itza budowle mieszkalne, budowle z kamienia, o wygładzanych ścianach, niskim sklepieniu. Nagromadzenie tego typu budynków wpłynęło na ukształtowanie struktury urbanistycznej miasta i ostatecznie układ miasta ukształtował się około X wieku. To była kwestia powiązań między Majami a Toltekami. Z okresu X wieku pochodzą także największe budowle Chichen Itza, będące zarazem jednym z najwyższych i największych budowli w całej Ameryce Środkowej z okresu prekolumbijskiego. Wymienić tu należy przede wszystkim boisko do rytualnej gry Ulmalicji. Długość tego boiska wynosi 150 metrów. Choć nie są znane wszystkie zasady gry tej Ulmalicji, uważa się, że miała ona charakter religijny oraz w pewien sposób była takim prekursorem dzisiejszej piłki nożnej. Ważnym oczywiście elementem zabudowań Chichen Itza jest także świątynia Kukulcana, zwana też El Castillo, czyli to po prostu zamek oznacza po hiszpańsku. Jest ona ulokowana na szczycie piramidy schodkowej, do której prowadzi 91 stopni z każdej z czterech stron piramidy. U podstaw tej świątyni Kukulcana znajdują się rzeźby pierzastego węża. Świątynia Wojowników to także kolejna ważna budowla Chichen Itza, która jest ozdobiona licznymi filarami przedstawiającymi postać pierzastego węża oraz wojowników. Na temat pierzastego węża to polecam moją pracę doktorską, którą pisałem na temat Mormonów, gdzie właśnie, moi drodzy, Mormoni próbowali udowadniać, że ów pierzasty wąż, czyli bóstwo Majów, było niekim innym jak Jezusem Chrystusem, więc wiemy, jakim kultem darzono tego pierzastego węża. Oczywiście takim też przykładem architektury Chichen Itza jest także El Caracol, czyli 12-metrowa wieża w kształcie ślimaka z wewnętrzną klatką schodową. No to jest też oryginalny przykład architektury, moi drodzy, który pokazuje, jak wysoko była ta kultura Majów rozwinięta, pomimo tego, że Hiszpanie uważali ich za dzikie ludy.